Cześć, ja jestem Marika, a Wy oglądacie RR Moto. Dzisiaj opowiemy sobie o kasku od MT Atom 2 SV. Rozbierzemy go kawałek po kawałku, abyście poznali wszystkie jego szczegóły. Zaczynamy! Skorupa kasku Atom 2 została wykonana z polimerów, a dokładnie jest to termoplastik. Kask szczękowy, kask turystyczny, ale mimo to ma sportowy wygląd. W tylnej części mamy plastik przypominający spoiler, na skorupie wiele żłobień, które świadczą o jego aerodynamice, pochodzi od hiszpańskiego producenta oraz już podlega pod najnowszą normę ECE 2206. Kask Atom 2 w rozmiarze M waży 1650 g, więc jest to całkiem normalna waga jak na tego typu kask. Wizjer w Atomie jest przystosowany pod montaż pinlocka. Mamy piny z jednej i z drugiej strony. Nie znajdziecie go niestety w pudełku, trzeba pinlocka dokupić. Aby wizjer otworzyć, mamy przystosowany do tego guzik. Wciskamy i wizjer się zwalnia. A jeżeli chcemy go dobrze zamknąć i docisnąć do uszczelki, jeden mocniejszy klik i teraz wizjer będzie szczelny. Oczywiście jest on wstępnie odporny na zarysowania i parowanie. Mamy również tutaj deflektor nosa, który skieruje nasze wypływające powietrze z ust nie bezpośrednio na wizjer, aby tak łatwo nie parował. Ale i tak najskuteczniejszym sposobem jest pinlock, więc myślę, że warto później się w niego doposażyć. W słoneczne dni z pewnością docenicie blendę przeciwsłoneczną i kask Atom 2 jest w nią wyposażony. Abyście mieli czym oddychać w tym kasku, przejdźmy do wentylacji. Mamy jeden duży wlot z przodu na szczęce, otwarty albo zamknięty i w górnej części też dosyć potężny wlot, też otwarty albo zamknięty. A gorące i wilgotne powietrze z wnętrza kasku będzie wyciągane tymi dwoma wylotami ukrytymi pod naszym plastikowym spoilerem. A kiedy będziecie na maksa spragnieni powietrza, to zawsze możecie szczękę po prostu otworzyć. Mamy pod spodem czerwony przycisk, wysuwamy go do przodu. No i teraz mamy najbardziej przewiewną wersję tego kasku. Zawsze możemy spuścić sobie blendę i przy wolniejszych prędkościach możemy tak jechać. Przy szybszych nie do końca, bo otwarta szczęka działa trochę jak żagiel i przy prędkości pewnie większej niż 70 km na godzinę poczujecie, że Waszą głowę troszkę wyrywa do tyłu. We wnętrzu MT Helmet Atom 2 mamy dosyć obszerny kołnierz, który będzie ściśle przylegał do naszej głowy, aby kask był bardziej cichy. Dodatkowo mamy podbródek, aby niechciane powietrze nie dostawało się do środka i nie generowało niepotrzebnego hałasu. Wyściółkę oczywiście możecie wypiąć, wyprać, co jak najbardziej zalecam zrobić. Jest to kask turystyczny, szczękowy. Warto by było założyć tutaj interkom i macie taką możliwość, mamy wgłębienia na głośniki, a więc bez problemu zamontujecie tutaj sobie zestaw, aby być w kontakcie ze znajomymi, posłuchać muzyki czy nawigacji. No i na sam koniec mamy zapięcie. Tak jak w większości kasków szczękowych mamy tutaj zapięcie mikrometryczne, czyli na tak zwany klik. Jeżeli chcecie sprawdzić, czy MT Helmet Atom 2 SV jest właśnie dla Was, to wpadajcie do naszych sklepów RR Moto. A jeżeli wolicie zakupy przez internet, to link do tego kasku zostawiam Wam w opisie. Chcąc ulepszyć Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.